Partnerem programu jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Focus Park Rybnik. Sponsorem programu jest salon kosmetyczny Guido Beauty. Dzień dobry Państwu. W programie Dziękuję Nie Słodzę goszczy dzisiaj Bolesława Piechę, posła do Parlamentu Europejskiego oraz byłego wiceministra zdrowia i jednego z ważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Panie pośle, proszę powiedzieć, gdzie Pan zniknął od czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego? Zniknął Pan zupełnie rybniczanom i Polakom z pola widzenia. Nie sądzę, żebym zniknął, no po prostu pełnię swoje obowiązki posła do Parlamentu Europejskiego, w związku z tym zmieniło się przede wszystkim moje miejsce pracy. Miejsce pracy posła do Parlamentu Europejskiego jest w Strasburgu, bo do dzisiaj Strasburg to nadal stolica tego parlamentu, a w zasadzie cała otoczka techniczna, dyskusje, seminaria, również posiedzenia komisji to Bruksela. W związku z tym, jako że 11 miesięcy w roku, tydzień w tydzień jestem albo w Brukseli, albo w Strasburgu, trudno być jednocześnie w innych miejscach, zwłaszcza w polityce krajowej. Panie pośle, czy partia Prawo i Sprawiedliwość jest panu wdzięczna za to, że pan podczas pamiętnych wyborów uzupełniających do Senatu rozpoczął zwycięską serię wyborów dla Prawa i Sprawiedliwości? No, to rzeczywiście był pewien fakt przełamania pewnego trendu, który w polskiej polityce od wielu lat się toczył. I było to przełamanie szeregu, no powiedzmy nie tyle porażek, co jednak brak zwycięstwa w znaczących się wyborach, zarówno w wyborach samorządowych, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak wreszcie w wyborach senatorskich. Ja przypomnę, że na Śląsku w tym pamiętnym 2013 roku nie było polityka z Prawa i Sprawiedliwości, który byłby senatorem, a tych miejsc w Senacie troszeczkę jednak mamy. Czy ja bym to rozważał w kategoriach wdzięczności? Nie sądzę. No, ja jestem zwierzęciem politycznym, jestem politykiem. Każdy polityk wie, gdzie jest jego miejsce, wie, jakie są jego zadania. I niedobry jest polityk, który coś kontestuje albo ugrywa tylko i wyłącznie własne ambicje. Ja swoje ambicje mam, ja te ambicje realizuję, ale one muszą się wpisywać w pewną linię polityczną partii politycznej, taką, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. To był rzeczywiście sukces. To dla mnie była duża satysfakcja. Tuszę, że była to również satysfakcja dla szefostwa i dla partii politycznej, z której jestem związany od samego początku. Rozumiem, że taka była umowa między panem a Jarosławem Kaczyńskim, że swoistą nagrodą za to zadanie, które pan wykonał, będzie możliwość startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ja sobie bym protestował przeciwko tak zadanemu pytaniu, ponieważ to pytanie nie jest, panie redaktorze, z całym szacunkiem obiektywne. To nie jest tak, że są nagrody, że są jakieś wyrazy wdzięczności, podziękowania i tyle. W partii politycznej liczy się pewien obraz. No, po wyborach senatorskich były wybory europejskie. Dopiero później były wybory prezydenckie i później były wybory do parlamentu polskiego, do Sejmu. W związku z tym partii zależało również na tym, żeby ten wynik wyborczy, jaki osiągnęło te słynne przełamanie w Rybniku, utrzymać albo go powiększyć. Pewnie byłem wtedy tam potrzebny. Nie rozważam tego w kategoriach wdzięczności i w kategoriach postawiania tu i owie do pewnie. Trzeba głosu, to trzeba się stawić i trzeba tą partię reprezentować. Czy ja byłem naturalnym kandydatem z tego okręgu śląskiego? Trudno mi generalnie przesądzać, ale byłem Ślązakiem, bo jestem Ślązakiem. Jestem tutaj urodzony. Tutaj była związana moja działalność jako lekarza, działalność jako menadżera w ochronie zdrowia, również działalność polityczna. Więc naturalną rzeczą, że moja kandydatura była poważnie brana pod uwagę już znacznie wcześniej niż te słynne wybory senatorskie, bo pamiętamy, że one wyniknęły w pewnej dość trudnej sytuacji, bo to był zgon senatora, mojego poprzednika na tym stanowisku. A czy po ostatnich wygranych wyborach do parlamentu przez Prawo i Sprawiedliwość na etapie formułowania nowego rządu otrzymał pan propozycję objęcia teki ministra zdrowia? No, to jest kuchnia. A ja o kuchni nie rozmawiam publicznie. Były takie rozważania, ale te rozważania no, muszą się opierać na pewnych przesłankach. Przyznam szczerze, że nie byłem zwolennikiem, żeby pchać się do Warszawy. To mówię od razu. Dlaczego? Nie dlatego, że brak mi doświadczenia, ale pewnie jak się jest w pewnym wieku, to ma się doświadczenie, a polskiej polityce, zwłaszcza w tym zakresie ochrony zdrowia, było potrzebne jakieś nowe spojrzenie. I dobrze,
że to spojrzenie ma szansę reprezentować, ma szansę pokazywać Polakom i ma szansę realizować człowiek, który dotychczas z tą wielką polityką, polityką zdrowotną, polityką państwa nie jest związany. Co jeszcze więcej mógłby zrobić minister Radziwiłł na stanowisku, na którym jest? Ja sądzę, że zawsze są łatwo komentować pewne posunięcia. Co ja bym zrobił? No przyszedłbym mniej więcej tą samą ścieżką, tyle tylko, że są pewne rzeczy bardzo ważne. Bardzo ważne są w polityce symbole. I takim symbolem niewątpliwie jest trwanie bardzo zbiurokratyzowanej instytucji, jaką jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Sądzę, że rozwiązanie tej instytucji, zrzucenie tego balastu biurokracji byłoby bardzo, bardzo pożądane i mogłoby się odbywać raźniej, szybciej niż to ma miejsce dotychczas. Ja przypomnę, że w programie i w założeniach ministra Radziwiłła ten fundusz zniknie. Ta biurokratyczna struktura zostanie przede wszystkim odchudzona i mniej urzędników będzie decydować o tym, czy ja mam prawo iść do lekarza, czy do tomografu ustawią mnie w kolejce miesięcznej czy tygodniowej, czy wreszcie na skomplikowany zabieg operacyjny będę musiał czekać rok, dwa, trzy, czy nawet więcej. To zniknie. Ale mogło to się stać wcześniej, tym bardziej, że są ludzie już dzisiaj po tych doświadczeniach i Kaskory, po doświadczeniach Narodowego Funduszu, zwłaszcza oddziałów, którzy są przygotowani, którzy wiedzą, jakie błędy Narodowy Fundusz popełnia, żeby tą instytucję odchudzić i zastąpić jej czymś nowym, lżejszym, bardziej przyjaznym dla pacjenta. Pacjent polski źle postrzega Narodowy Fundusz Zdrowia, bo źle się postrzega urzędnika, który a priori w zasadzie odmawia nam słusznych żądań, zwłaszcza wtedy, kiedy albo ja, albo my, albo ktoś z naszych bliskich tej potrzeby, tej pomocy potrzebuje. A propos tych znajomości, to jest współcześnie tak, że młodsze pokolenie z kręgu szefostwa partii ma takie skłonności, aby chwalić się, afiszować z dobrymi relacjami z prezesem Kaczyńskim. Ostatni przykład. Sekretarz Joachim Brudziński publikował na Facebooku zdjęcia z weekendu na żaglówkach z prezesem Kaczyńskim. Pan tego nie robi, ale moje pytanie zmierza do tego, jakie są pana osobiste relacje z Jarosławem Kaczyńskim, z prezesem Kaczyńskim. Czy może pan powiedzieć, że jesteście przyjaciółmi, kolegami? Myślę, że nie tylko mnie, ale i wielu widzów tego programu ciekawi ten wątek, na ile te wasze relacje mają taki osobisty charakter. Po pierwsze, kwestia tak zwanego ogrzewania się w świetle różnych osobistości nie jest nowa. Ja przypomnę i panu, ale pewnie głównie naszym widzom również i czytelnikom portalu, że pierwsze wybory w Nowej Polsce, te, które były ograniczone jeszcze, były oparte na jednym zdjęciu. I było to zdjęcie uścisku ręki Lecha Wałęsy wtedy z poprzednimi kandydatami. To bardzo ważne, ponieważ to mówi, że ktoś, z kim ja się widuję, jest w jakiś sposób zaangażowany również we mnie i ja mam zaufanie. Natomiast moje relacje z Jarosławem Kaczyńskim są, powiedzmy, przyjacielskie. To znaczy, ja jestem jedynym albo nielicznym tutaj z okręgu, powiedzmy, z śląskiego osobą, jedyną z nielicznych osób, który jestem na ty z Jarosławem. To pierwsze i nigdy, nawet oficjalnie, nie używaliśmy grzecznościowych zwrotów, panie prezesie, panie premierze. Tak samo na ty byłem z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim i tego nie ukrywamy, a zarówno Jarosław Kaczyński, jak i w przeszłości Lech Kaczyński tego nie ukrywa. To tyle. Natomiast ja też nie jestem ten, który ciągle ingeruje w sprawy państwa, sprawy rządu, sprawy personalne i nie przesiaduję na Nowogrodzkiej, nie stoję w kolejce. Jeżeli się umawiam, to mam komórkę Jarosława Kaczyńskiego, ustalamy godzinę, termin i przyjeżdżam. Nie przyjeżdżam z bachostami, bo tego nie wolno robić. Ja politykę i tą krajową, i tą ponadkrajową traktuję poważnie i sądzę, że osoby publiczne, te, które mają wiele do powiedzenia, nie mogą być stale dostępne dla każdego, kto przychodzi, bardzo często ze sprawą bardzo istotną dla siebie, ale mało istotną z punktu widzenia państwa. Pana zdaniem, czy Brexit to dla Unii Europejskiej, dla Europy bardziej szansa, czy bardziej zagrożenie?
To jest niedobra sprawa, ja bym to tak nazwał. Stało się coś bardzo niedobrego, że społeczeństwo angielskie zdecydowało się powiedzieć w referendum ogólnokrajowym. Przypominam, że frekwencja była ponad 70%. Dobrze pan to ujął, społeczeństwo angielskie, a nie brytyjskie. Powiedziało, prawda, nie Unii Europejskiej. Czy ono powiedziało nie Unii Europejskiej jako całość, czy powiedziało Unii Europejskiej nie, jaka ona jest dzisiaj? Bo Unia dzisiaj Europejska według mnie trochę się rozlazła i na dobrą sprawę nie wiadomo, w którym kierunku oni dążą. Z jednej strony są silne tendencje federalistyczne, z drugiej strony są opory społeczne i te opory społeczne stoją w absolutnej opozycji federalizacji poszczególnych krajów. To jedno. Stało się źle poza tym dlatego, że to jest druga gospodarka w Unii Europejskiej. Stało się źle dlatego, że jeżeli chodzi o konstruowanie prawa, to przypomnę jeszcze do dzisiaj, że pomimo iż języków urzędowych w Parlamencie Europejskim jest 28 państw, ale Irlandia wybrała swój język i Malta wybrała angielski, a nie swoje rodzime języki, to pomimo tego całe prawo, istotne interpretacje jednak są precyzowane i zapisywane w języku angielskim. I to Anglicy z tym wyczuciem, który ci, którzy nie urodzili się, nie władają językiem angielskim w sposób naturalny, bo się go tak wyuczyli, są w trudniejszej sytuacji. I dla naszych prawników, z całym szacunkiem znajomości języka, mówi się fluent i to do którejś tam potęgi, pewne kruczki słowne, pewne interpretacje prawne są bardzo trudne i Anglicy byli w tym pomocni, bo potrafili to wszystko wyjaśnić. Dlatego stało się niedobrze. Inna sprawa, to co z tego referendum brytyjskiego wyniknie, bo jak dzisiaj wiemy, rząd pani premier Wielkiej Brytanii nie złożył oficjalnie wniosku do Komisji Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego i do Rady Europy, że z członkostwa rezygnuje. I to dopiero będzie otwierało jakiś tam nowy rozdział. Po początkowym szoku dzisiaj myślę, że jest czas na refleksję. Jak będzie, trudno powiedzieć, ale nie sądzę, żeby pani premier Wielkiej Brytanii nie uszanowała wyniku referendum. W Polsce mogłoby się to zdarzyć, gdzie indziej pewnie też, ale nie tam, bo jest to jedna z najbardziej dojrzałych i najstarszych demokracji. Chciałbym teraz ponownie skoczyć do Polski, do Rybnika. Czy pokusi się pan o zrecenzowanie niespełna pierwszych 2 lat rządu w Rybniku prezydenta Kuczery? To nie jest tak, że ja nie śledzę tego, co dzieje się w Rybniku. Śledzę. Oczywiście również za pomocą podstawowych narzędzi, jakim jest wasz portal. Mam zastrzeżenia, żeby było jasne. Portal zmienił mi swoją szatę graficzną i tak dalej. Przyznam się, że byłem bardziej przyzwyczajony do tej poprzedniej. Ta nowa, jako że jestem człowiekiem sędziwym już prawie, mam z nią pewne problemy. No, pewnie muszę zmienić swoje przyzwyczajenie. Więc w gazetach śledzę to, co się dzieje. Oczywiście mam również kontakt z działalnością pana prezydenta i Rady Miasta, chociażby z tego powodu, że w moim biurze jednym z moich doradców jest pan Łukasz Dwornik, który jest przecież szefem klubu radnych PiS akurat w Radzie Rybnickiej. No, jak pan to widzi? Myślę, że na razie większych błędów nikt nie popełnił. Pytanie jest tylko, czy jest jakaś wizja Rybnika? I ta wizja Rybnika nie może być na kadencję rozpisana. Ona musi być jednak pisana na kilka dobrych lat, które przekraczają kadencję. Nie ma inwestycji poza ławką w parku, którą da się zbudżetować, zaprojektować i wykonać w jednym roku. Wszystkie są rozciągnięte na lata i tej wizji trochę mi brakuje. Druga sprawa to jest kwestia chyba osamotnienia pana prezydenta. Takie mam wrażenie, że jest w tych swoich działaniach dość osamotniony, ale tak sobie dobrał pracowników chociażby i jednocześnie takie ma, a nie inne relacje wcale nie największym klubem w Radzie, jakim jest klub Platformy Obywatelskiej. Cała sprawa wisi tak troszeczkę w tych kwestiach opinii, wizerunku, rady, wpływu na prezydenta w dość enigmatycznym dzisiaj dla mnie ugrupowaniem, jaki jest blok samorządowy Rybnik. Więc to jest pierwsza sprawa. Zazwyczaj dobry prezydent ma dobre zaplecze w Radzie. Nie wiem, jakie ma zaplecze w Radzie pan prezydent, jako że ma olbrzymi mandat, bo to są wybory jednak bezpośrednie, to nie jest jakieś tam tworzenie zarządu. On ma mandat społeczny w postaci wygranych wyborców. Dość sprawnie tym mandatem i tym rozgrywaniem Rady się posługuje. Czy starczy mu inwencji, żeby wykreować wreszcie jakiś program dla Rybnika? Tego nie wiem, bo z tego co słyszę, to są różne pomysły, natomiast nie widziałem jakiegoś takiego, expose, ja bym to nazwał.
Zdaje pan sobie sprawę, że jest pan na polskiej scenie politycznej politykiem wyjątkowym. Nie ma drugiej takiej osoby, tak rozpoznawalnej, znanej z takimi dokonaniami, która miałaby za sobą takie znaczące, donośne dwie publiczne spowiedzi. Nawiązuje do pana informacji, deklaracji, że z jednej strony ma pan za sobą w swoim życiu kilkaset dokonanych aborcji. Parę lat później oznajmił pan, że od lat zmaga się z chorobą alkoholową. To w polskiej polityce jest ewenement. Ale ja przerwę. Oczywiście to jest prawda. To nie jest łatwe podjęcie takiego zadania, ale sądzę, że chociażby polskiej polityce, może i polityce europejskiej, bo to nie jest też takie oczywiste, i polityce światowej jest potrzebna jedna pewna szczerość. Dzięki temu, dzięki tym sprawom prasowym, były filmy kręcone różnym innym rzeczom, stałem się troszeczkę przeźroczysty, czyli transparentny, a polityk transparentny ma duże szanse. Po prostu ja nie muszę kłamać. Ja nie muszę kłamać. Nie żałuję pan. I nie żałuję tych decyzji. Gdyby miało to się powrócić, to pewnie bym nie dokonał tego, co dokonałem, chociaż w pewnych sprawach byłoby to trudne, jak chociażby jest problem alkoholowy, bo on jest i on dotyka każdego. Ja po prostu nie piję i tyle mogę z nim zrobić, prawda? I to przez wiele, wiele, wiele lat. To nie jest rok, dwa, trzy, cztery. Każdy rok działa na moją korzyść. Natomiast największy zysk, jaki się ma, to jest pewna wewnętrzna odwaga, zahartowanie się na tą prawdę. I wtedy też trudniej jest atakować, bo takie pytania może mi pan zadać. Jeżeli zadałby pan to pytanie, a ja coś tam ukrywam, to ja zacznę się mieszać, widzowie inni zaczną dociekać. A tak, co mają dociekać? Strony internetowe, gazety, telewizja, otwarta sprawa. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o sprawę związaną z alkoholem, sądzę, że jestem bardzo użyteczny. Bo to ważne jest, że osoba, która jakieś tam stanowisko, jakieś tam sukcesy życiowe ma, również o tym otwarcie mówi. Dla wielu ludzi w Polsce, a takich ludzi jest no 5, może 6%, może nie większość, to jednak jest również szansa, że można. Że nie wszystko jest stracone. Na to, że można i można całkowicie się realizować i takie porażki życiowe, tragedie życiowe nie zawsze muszą oznaczać nasze poddanie się, koniec i gdzieś tam odrzucenie albo wyeliminowanie życia rodzinnego, społecznego itd. Na zakończenie naszej rozmowy chciałem zapytać, czy pana obecna sytuacja, bycie posłem do Parlamentu Europejskiego, to już takie zmierzanie do politycznej emerytury, czy to już jest koniec pana ambicji, tego, czego chce pan dokonać? W polityce nigdy nie mówi się nigdy, to pan pewnie wie, to jest pewien no, taki pewnik, prawda, który występuje, dogmat. Natomiast ja mam to jednak dość świadomie zaplanowane. Sądzę, że jasnym jest, że w Parlamencie Europejskim uczenie się tej instytucji trwa długo. Rok to jest minimalny okres poruszania się, co najwyżej po Niektórzy strukturach. Niektórzy mówią, że jedną kadencję trzeba się uczyć. Po strukturach, żeby się poruszać. Drugi, trzeci rok to po to, żeby rozważyć w jakiś sposób, jak prawo jest stworzone w Unii Europejskiej. Natomiast każdy też ma ograniczenia i tym ograniczeniem jest wiek. Ja uważam, że nie jestem niezastąpiony, to po pierwsze, co udowodniłem chociażby teraz, nie jestem ministrem zdrowia, a mógłbym być, nie jestem. Nie jestem niezastąpiony, to po pierwsze. A poza tym czasami człowiek jest zmęczony i czuje się troszeczkę wypalony i przyznam szczerze, że jest to związane z wiekiem. Są co prawda jednostki, które potrafią poruszać się w życiu politycznym całkiem nieźle, grubo po 60 albo więcej lat, ale czasami śmieszą. I jak patrzę na polską scenę polityczną, to takie jednostki istnieją i są takie jednostki troszeczkę śmieszne. No, jak przybywa lat, to co? No, zaczynają się przede wszystkim dziwactwa. I niekoniecznie chciałbym te moje dziwactwa, a mam ich troszeczkę, pokazywać, prawda, szerokiej publiczności. A takich dziwactw, chociażby patrząc na polski Sejm, mamy wyjątkowo dużo i dla mnie, ja bym nie chciał być na marginesie i służyć jako pożywkę tabloidom, a jednak zajmować się dość poważnie polityką. Myślę, że dobrze by było zająć się również działalnością społeczną, ale tą społeczną, którą lubię. A tą, którą lubię, to lubię krzewić trzeźwy styl życia i pomagać tym, którzy się gdzieś tam zagubili. Ja patronuję wielu imprezom. W najbliższym czasie patronuję dużemu zjazdowi twórczości tych, którzy zmagają się z nałogiem i z niego wyszli. Patronuję rajdowi dookoła Polski środowisk trzeźwościowych. I chciałbym jednak im pomagać. Coś im mam do zaoferowania. Poza tym zdaję sobie sprawę, choć to jest dla mnie
dość duże obciążenie, prawda, bo ja zdaję sobie sprawę, na czym to polega, że mogę być dla nich jakimś tam wzorem i przykładem i dawać im nadzieję, a nadzieja dla tych ludzi jest najważniejsza. Moim Państwa gościem był Bolesław Piecha. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję.